sobie. Jestem w trakcie, witaj Milena, jesteś w trakcie lektury, super. To dzisiaj będziemy mogli trochę spoilerować. Tak, zobaczymy ile już przeczytałaś. Tak. Ja przeczytałam całość. Ja zaraz całość. Tylko udostępnię też na naszym profilu. Rozumiem, że już jesteśmy, tak? Tak, już jesteśmy na żywo. Dobry wieczór, bardzo nam dzisiaj miło. My się oczywiście wszyscy umówiliśmy na bordo. Dzisiaj to jest taki kolor przewodni. I oczywiście przewodnia myśl to jest jak nie zwariować ze swoim dzieckiem. Jak dzisiaj odwiedziła nas córka, to mówi, co ty mamo czytasz? Ja mówię, trochę za późno, bo już mamy duże dzieci. No cóż, ale tak wesoło, ale chciałabym, przywitaj się Mikołaj, bo już jesteś na wizji, zanim jeszcze... Cześć, witam myślę, was trzeba... i wszystkich naszych słuchaczy. I to jesteś pierwszym gościem, który ponownie jest po niedługim czasie na antenie. O. Tak, ale zanim zaczniemy, się bardzo cieszę. Myślę, że warto też wspomnieć o świętej pamięci Sir Kenie Robinsonie, który również dla ciebie był inspiracją i o niego też wspominasz w książce. W kontekście wykładu, na który tam się spóźniłeś ponoć. Ale niedużo, podobnoż. Niedużo, 3 minuty. Tak, Kenie Robinsonie dużo pisałem i w pierwszej książce, i w drugiej książce. No, chyba dla większości osób, które gdzieś mają tą myśl taką rewolucyjną, jeśli chodzi o edukację. Kenie Robinson był osobą, która miała jakiś wpływ na to spojrzenie, na zmiany w edukacji. Ja go poznałem właśnie takim myśleniem moim o edukacji zmieniło się właśnie, kiedy posłuchałem jego wykładu na TED, tego pierwszego słynnego z 2006 roku. Natomiast też byłem właśnie na tym wykładzie w październiku, listopadzie 2019 roku w trakcie Śląskiego Kongresu Oświaty. No, taki też wykład, o którym potem dyskutowaliśmy w gronie znajomych, więc no, przykra wiadomość dzisiaj. No, z drugiej strony... Naprawdę zdradziła mistrza, ale tak. Zostawił po sobie bardzo wiele przesłań, z których powinniśmy czerpać garściami. W twojej książce jest bardzo dużo takich wskazówek opartych na przesłaniu Kena Robinsona. Właśnie tej. Tak. Ale zaczniemy tak z grubej rury. Chyba. Tak, tak. Wiesz, przeczytałam jedną książkę i drugą książkę i dosyć dokładnie i kurczę, zaczynam się zastanawiać, czy ty nie masz więcej szczęścia niż rozumu. Pierwszy bestseller w styczniu, teraz kolejny. Jak to jest? Czy szczęście jest związane z rozumem, czy nie? Czy ludzie rozumnie kierują? Czym się kierują? Bo ty akurat poświęciłeś te cały rozdział. Tak, poświęciłem cały rozdział temu, jak się uczyć szczęścia, bo wydaje mi się, że dzisiaj ta nauka szczęścia powinna być dla nas absolutnie kluczowa, tym bardziej, że żyjemy w takim świecie, w którym mam wrażenie, że coraz mniej jesteśmy szczęśliwi, pomimo, że jesteśmy najbogatszym pokoleniem w historii. Wszystko wskazuje na to, że kolejne pokolenie będzie jeszcze bogatsze od nas, a mimo wszystko to pokolenie jest coraz bardziej smutne, pogrążone w depresji. Ma coraz więcej problemów, więc no jest na pewno coś na rzeczy. Znaczy, pokazuje nam to, że generalnie sukces, postęp, taki rozrost niekoniecznie jest tym, co gdzieś dla nas jest odpowiednie i musimy się nauczyć, czym jest szczęście. Jak oczywiście puszczasz oko do tego powiedzenia więcej szczęścia niż rozumu, o którym też piszę w książce. No ja tam przywołuję psychologię pozytywną, która jest dla mnie absolutnym odkryciem ostatnich lat i która jest dla mnie bardzo, bardzo ważna też w kontekście edukacji. W ramach psychologii pozytywnej szczęście to jest dostrzeganie możliwości, których normalnie byśmy nie dostrzegli i to jest otwieranie wachlarza reakcji czy odpowiedzi na to, z czym się stykamy w rzeczywistości. Więc rozum ma to dość... Tym pojęciem nie kupić po prostu. Rozum oczywiście ma swoje plusy, ale ja też jestem z takiej szkoły, która wie, że rozum ma bardzo wiele minusów, bo rozum bardzo lubi wszystko ujednolicać, upraszczać, lubi wszystko sprowadzać do tego samego. Natomiast szczęście z drugiej strony, to
to szczęście to właśnie pokazuje nam, w jaki sposób można patrzeć na rzeczywistość szerzej, pełniej, dostrzegać zupełnie inne jej, bym powiedział, poziomy niż normalnie dostrzegamy. I pod tym kątem nie wiem, czy mam więcej szczęścia niż rozumu, chciałbym, znaczy na pewno jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem obecnie i myślę, że jeśli o to chodzi, to tego szczęścia mam całkiem sporo i się bardzo z tego cieszę. Natomiast też to szczęście pozwala mi po prostu patrzeć na świat pod kątem bardziej pozytywów niż negatywów. Ja o tym też bardzo dużo piszę w tej nowej książce, że jednak my żyjemy w takim świecie, wiem, że jestem w słowotoku, ale dokończę tą myśl i zaraz wam oddaję głos, że my żyjemy w takim świecie, w którym dzisiaj nam się bardzo wydaje tak koniecznym dostrzegać wszystkie negatywy, te ciemne strony rzeczywistości i to jest całkiem dla nas naturalne, bo niestety nasz mózg jest do tego stworzony, żeby wychwytywać wszystkie zagrożenia i my się bardzo dobrze, znaczy on się dobrze czuje, bo jest w swoim żywiole, kiedy widzi to, co się dzieje w mediach, kiedy media nas informują o tym, że jest coraz gorzej, że dzieją się straszne rzeczy, bo my tak naprawdę nie potrafimy dostrzegać pozytywów i nikt nas tego nie uczy, w dodatku szkoła dodatkowo nas utwierdza w tym, że właściwie wszystko robimy źle i że właściwie cały czas popełniamy błędy, a nie, że mamy jakieś zdolności, mocne strony, że jesteśmy w ogóle fajnymi ludźmi, którzy mogą dużo osiągnąć, tylko raczej jesteśmy tymi, którzy nic nie potrafią. Przekonujemy się o tym każdego dnia i potem po ukończeniu dopiero 19 roku życia często możemy odkryć, że jednak z nami nie jest aż tak źle, jakby się mogło wydawać. Znaczy wiesz, my dzisiaj pozwolimy ci na ten słowotok, tym bardziej, że obejrzeliśmy rano twoje wystąpienie Dzień Dobry TVN i byliśmy zawiedzeni, no ale to taki styl, 7 minut i następny, natomiast czułam niedosyt. Chcemy dzisiaj, żebyś to ty przede wszystkim miał 90% głosu, natomiast chciałbym, żebyś o tym szczęściu jeszcze powiedział i jak ty się uczyłeś tego szczęścia, bo ja też uważam, że dla wszystkich nas celem jest osiągnąć szczęście, dla każdego szczęście to jest różny poziom i mówienie, że jestem szczęśliwy, jest bardzo trudne i ludzie jeszcze zastanawiają się tak, a tam opowiada głupoty. Powiedz, czym dla ciebie jest szczęście? Zaczekaj. I jak ty do tego szczęścia dochodziłeś? Okay. Jak uczysz w swojej książce dochodzenia do szczęścia? Ja tu cytat chciałam. Dobrze. Ja tak krótko i zaraz do tego cytatu może wrócimy w takim razie. Ja tak powiem, że dla mnie, znaczy no przede wszystkim szczęście to nie jest żaden stałe uczucie, które po prostu gdzieś nam towarzyszy. To są, oczywiście to jest taki, bym powiedział, myślę, że bardziej to jest pewnego rodzaju nastawienie, które pozwala lepiej znosić to, co przynosi życie i po prostu dostrzegać więcej pozytywów niż negatywów. I też przede wszystkim pozwala być szczęśliwym, znaczy wdzięcznym za to, co posiadamy. I wydaje mi się, że bardzo istotne jest, wiele z tych technik, które psychologia pozytywna dzisiaj nam na przykład podsuwa, jeśli chodzi o uczenie się szczęścia, bo głównie właśnie psychologia pozytywna się tym zajmuje, stosowałem nieświadomie. Na przykład tam jednym z podstawowych takich założeń jest to, że wyrażamy właśnie wdzięczność za to, co posiadamy i podstawowym ćwiczeniem tam jest na przykład wymienienie 3 rzeczy, za które jestem wdzięczny każdego dnia przez 21 dni, a potem jak najdłużej to praktykować. I rzeczywiście, kiedy coś takiego robimy, ja to robię często albo rano, jak idę z moim pieskiem na spacer, to się zastanawiam, co ostatnio mnie dobrego spotkało i za co jestem wdzięczny w życiu i sobie robię taki rachunek wdzięczności z samego rana. Czasami rzeczywiście wieczorem, więc to jest taka bardzo prosta technika. Bardzo dobrą też techniką jest po prostu przywoływanie pozytywnych wspomnień, które budzą naszą radość i po prostu taka wizualizacja, czy przypomnienie sobie tego, co nas dobrego spotkało w życiu. No jest automatycznym poprawieniem nastroju i znów jakby gdzieś wprowadza w taki stan szczęśliwości. Bardzo ważne dla mnie jest ruch i to w ogóle też bardzo dużo piszę o ruchu, o tym, jak on jest istotny też w edukacji, jak nienaturalne jest siedzenie. Ja dlatego tak się będę trochę wiercił jak zwykle, ale naprawdę, jeśli chodzi o zdalne uczenie, najgorszą rzeczą jest siedzenie. To jest dla mnie absolutna rzecz. Tylko wbiję, że na temat ruchu to nawet trochę cytatów czytaliśmy przy ostatnim spotkaniu o pasji ruchu, bo mówiliśmy o pasjach, prawda? Z Marcinem Zarodem. Marcinem Zarodem i czytałam również, już wtedy miałam twoją książkę i czytałam cytat z twojej książki dotyczący ruchu, że mózg jest nieoderwanie związany mózgu z ruchem.
Tak, no w ogóle to jest ciekawe, że nowe badania pokazują, że właściwie i ruch, i ćwiczenia bardzo pozytywnie wpływają na nasz mózg, tak, na tworzenie nowych połączeń neuronalnych. Są takie badania, chyba Wendy Suzuki, o ile pamiętam, które pokazuje, że właściwie 25-30 minut dziennie ćwiczeń takiego ruchu rzeczywiście zintensyfikowanego bardzo pozytywnie wpływa na nasze zdolności poznawcze, więc jakby ruch. No i też to, co gdzieś powoli wchodzi do takiego naszego myślenia w Wielkiej Brytanii, to już jest część obowiązkowego uczenia się, czyli mindfulness, z drugiej strony medytacja, czyli też taka zdolność uważnego przeżywania swojego życia i no właśnie uważności. Więc to są takie techniki, które ja też stosuję. Myślę, że gdzieś najważniejsze dla mnie jest ruch, bo ja właściwie dziś, teraz no, bym powiedział, bez 15 kilometrów, no może między 10 a 15 kilometrów dziennie, bardzo źle się czuję. Dzisiaj zrobiłem, no już jestem przy 12 kilometrach, więc muszę się ruszać. No i ta wdzięczność to naprawdę wszystkim polecam, żeby praktykować, bo to w ogóle jest w szkołach też stosowane, na przykład w Holandii przywołuję jednego z takich, bym powiedział, prekursorów uczenia szczęścia, który po prostu pokazuje techniki dzieciakom w holenderskich szkołach podstawowych. Zresztą ostatnio gdzieś mignął taki artykuł o tym, że w ogóle holenderskie dzieci są najszczęśliwsze na świecie obecnie. Więc może między innymi dzięki temu, że w ogóle Holendrzy chcą uczyć szczęścia w szkołach. No stamtąd przypłynął do nas plan daltoński z Holandii do Polski. Ja tutaj no muszę w końcu czas na cytat z twojej proszę, książki. Proszę. Który akurat jest adekwatny do tego, co przed chwileczką mówiłeś. W szkołach i w domach uczymy się wielu rzeczy. Pisania, czytania, liczenia, myślenia, dyscypliny, uległości, rywalizacji oraz ukierunkowania na osiągnięcia i sukces. Nie uczymy natomiast tego, jak być szczęśliwym i odpornym psychicznie. I to w świecie, w którym coraz większym problemem są bezrobocie, zmiana pracy i miejsca zamieszkania czy depresja. Przepiękna myśl i też mówisz o tym, dlaczego powinniśmy w tym pomóc dzieciom. Okazuje się, że ludzie, którzy czują się szczęśliwi, są dużo bardziej kreatywni, produktywni od innych. Są też bardziej systematyczni i potrafią realizować wiele zadań naraz. Osiągają więcej i cieszą się lepszymi wynikami w nauce. Ludzie szczęśliwi również żyją dłużej i są mniej podatni na choroby, szczególnie teraz jest to przydatne. Cechuje ich nastawienie prospołeczne i są bardziej ufni i pomocni. Są mniej egoistyczni i nie cechuje ich wrogie nastawienie do rzeczywistości. Przede wszystkim są optymistami. Tutaj jednak znów nie kierujcie się stereotypowym wyobrażeniem o tym, czym jest optymizm. Psychologia pozytywna ujmuje go bardziej jako realizm duchu i nadziei, czyli przekonania o osiągnięciu pewnego celu, chociaż niekoniecznie w taki sposób, z takim efektem, jak zakładaliśmy na początku. To tyle, żebyśmy zakochali się w twojej książce, bo ten rozdział mnie po prostu kupił. Dobrze, dziękuję. To temat szczęścia. Fajnie, że powiedziałeś, że szczęśliwym się bywa, żebyśmy też nie mieli wrażenia, że jeśli mamy chwile słabsze, to jest coś z nami nie tak. Po prostu szczęście to tak jest teraz jak sinusoida, tak? Czyli sinusoida się przydaje kiedyś. No ja się dobrze zastanawiasz. Ale ja bym chciał wrócić do tytułu, bo my jak mieliśmy spotkanie autorskie z tobą przy pierwszej książce, to zaczęliśmy od właśnie takiego rozmowy o tytule, dlaczego taki clickbaitowy tytuł. Tu to już jesteś spokojniejszy, bo tam nie używasz słów takich z pogranicza, ale też takie... Delikatniejszy się tak, stało. Natomiast bardziej ten tytuł mi podchodzi i spodziewałbym się dla takiego rodziców małego dziecka, bo wtedy to dziecko najbardziej doprowadza nas do szaleństwa. A powiedz, dlaczego no nie ten wiem, tytuł nie wiem. A na stole. Na twoich... No właśnie. Właśnie. Okej. Tak, powiedziałbym, jak pierwszy tytuł się pojawił, to okazało się, że niektóre media nie chciały o nim mówić, bo było przekleństwo. Zresztą dzisiaj w Dzień Dobry TVN też okazało się, że to, co jeszcze w styczniu czy tam w lutym przeszło, dzisiaj jednak było, jak nie zepsuć życia swojemu dziecku. A tak na poważnie,
on jest taki trochę clickbaitowy, bo ja w ogóle nie uważam, że my, znaczy, że dzieci wariują. Znaczy, dzieci wariują, ale one wariują przez podejście dorosłych do edukacji, czyli tak naprawdę, jeśli nie chcemy wariować z dziećmi, to zmieńmy nasze podejście do edukacji i nie dawajmy im powodu do tego, żeby one wariowały, bo szczerze mówiąc, no, to nie, nic nie jest nie tak z dziećmi, znaczy wszystko jest nie tak z systemem edukacji. To jest generalnie problem i z naszym podejściem do tego, czym jest edukacja. No niestety, to, no jak się popatrzy na to, co się dzieje w ostatnich dekadach na świecie, to tam na to się składa bardzo wiele rzeczy. Zmniejszanie czasu przeznaczonego na zabawę, konsekwentnie od 60 lat właściwie spadek czasu przeznaczonego na zabawę od najmłodszych lat. Tego, że właściwie w ogóle się nie bawimy. Zabawa za coś zbędnego. No właśnie, prawda? Właśnie, ale to z tego wynika. No właśnie, to z tego wynika, ale też zwiększanie obciążania. Przecież jak popatrzymy na to, jak zwiększa się obciążenie, jeśli chodzi o zakres materiału i o czas spędzony w szkole, o zadania domowe, rzeczą też pisałem w pierwszej książce, że właśnie te badania duńskie, które przywołuje Jesper Juul w jednej ze swoich książek, co warto cały czas powtarzać. No one pokazały, że właściwie przed 14 rokiem życia zadania domowe nie mają sensu. Tak? No więc po co te dzieci wykonują tyle tych zadań domowych? Tym bardziej, że na przykład jeszcze kilkadziesiąt lat temu przecież w ogóle w szkole podstawowej raczej nie było zadań domowych jako takich. No, one dopiero później wchodziły. Ale wiem, że lubią zadania domowe. No, znaczy to ja rozumiem, ale to jak niektórzy lubią, to niech dostają, co lubią, ale jak ci, co nie lubią, to niech nie zostają i niech mają trochę czasu dla siebie. Więc wydaje mi się, że znaczy ten tytuł oczywiście jest taki trochę do kliknięcia, bo też bardzo wielu osób pewnie sobie zadawało w czasie, zwłaszcza ostatnich miesięcy, kiedy był lockdown, jak nie zwariować ze swoim dzieckiem. No więc podstawową odpowiedzią jest zmienić swoje nastawienie do edukacji, odpuścić, przestać się przejmować tym, co my w edukacji do tej pory uważamy za istotne, czyli właściwie to, co my dzisiaj potrzebujemy, to nie jest więcej edukacji, tylko to jest mniej edukacji, to jest nie więcej szkoły i nie zwiększanie poziomów matury, tylko czy tam testów, tylko zmniejszanie i odpuszczanie i w ogóle przestanie przykładać wagę do tego, że w ogóle wyniki, no nie wiem, na świadectwie, ocen, wyniki jakichś testów mają jakieś znaczenie, bo one mają znaczenie tylko pod kątem tego, do jakiej pójdziemy szkoły, czy do jakiej studia pójdziemy, natomiast to nie jest żaden wykładnik sukcesu. Znaczy, oczywiście super jest, jeśli człowiek, który chce pójść na jakieś studia, dostanie się na te studia, i skończy ten kierunek wymarzony, natomiast nawet jeśli nie pójdzie i nawet jeśli go nie skończy, to możliwe, że odnajdzie się w zupełnie innej pasji, albo też bardzo możliwe, i znam takie przypadki, że pójdzie, skończy te wymarzone studia, o których marzył on albo czasami jego rodzice, no i potem jednak będzie musiał sobie znaleźć jakieś inne zajęcie, bo okaże się, że rozminięcie się wyobrażeń z rzeczywistością jest tak ogromne, że właściwie musimy uciekać i albo robić inne studia, albo szukać dla siebie zupełnie innej drogi w życiu. Więc tutaj pod tym kątem wydaje mi się, że jeśli chcemy nie wariować, to wprowadźmy właśnie taką edukację, w której dzieci same chcą się uczyć i rozwijać, ale to jest najdalsza, jak tylko można sobie wyobrazić, mam wrażenie, dzisiaj edukację od tego, z czym mamy do czynienia w szkołach i w domach niestety przez podejście rodziców do edukacji. Ty bardzo dużo czasu poświęcasz też książce rodzicom, ich znaczeniu, a także takiemu tytułowi Projekt Dziecko. Projekt Dziecko. I czy Projekt Dziecko, tak, to jest cały dosyć też rozdział, a także nawiązujesz do swojego dzieciństwa i to, co, no trochę odgrzebie, no ale jak piszesz o sobie, no to odgrzebie, tak? Kiedy pisałeś o tym, że najwięcej zawdzięczasz swoim rodzicom, ponieważ pozwalali tobie robić to, co chcesz, czyli dawali tobie bardzo dużą autonomię, której tak naprawdę zawdzięczasz bardzo duży rozwój u siebie, tak? Kiedy chciałeś grać, grałeś, kiedy chciałeś oglądać Atlas i wszystko związane z geografią, a potem ci tą geografię obrzydzono totalnie. Może rozwiniesz ten wątek rodzica, bo to jest bardzo ważny wątek. Tak, no dzisiaj nawet powinienem, pewnie moja mama mnie ogląda, więc muszę też powiedzieć, że moi rodzice dzisiaj mają akurat
40. rocznicę ślubu, więc, więc dzisiaj właściwie same ten od rana po mediach u was kończę, a w międzyczasie jeszcze powiem u moich rodziców. Znaczy tak, no moi rodzice, mam wrażenie, że moi rodzice byli takim przykładem też rodziców, którzy zupełnie inaczej podeszli do edukacji i wychowania dzieci niż ich rodzice. Mieli, mam wrażenie, bardzo postępowe jak na swój, albo może nie postępowe, tylko takie bym powiedział naturalne i chyba gdzieś kierowali się po prostu intuicją, jeśli chodzi o wychowanie i dobrze im to wyszło. Jeśli mówisz o tej autonomii, to ja oczywiście dużo rzeczy mogłem robić, ale tak z perspektywy czasu, jak dzisiaj o tym myślę, to wydaje mi się, że autonomia jest najważniejsza pod tym kątem w moim życiu, była może najważniejsza, ponieważ mogłem robić to, co chciałem i byłem odpowiedzialny za swoje życie. Czyli takim, że no, często było tak, że na przykład rano wstawałem i to ja raczej mówiłem moim rodzicom, że odebiłem zadania domowego. A oni na to, no... To jest twoje życie, znaczy no, będziesz musiał sobie z tym poradzić. No, jeśli nie odebyłeś zadania domowego, no to coś, to jakoś to będzie i coś może sobie wymyślisz. No więc czasem mi się udawało, będę żył. Natomiast to mnie też nauczyło tego, że ja po prostu dzisiaj, jeśli mam jakieś projekty do zrealizowania, to takie sobie planuję, że potrafię je zrealizować, bo nikt mi nigdy nie narzucał jakiegoś trybu pracy, planu. Nie miałem nad sobą jakiegoś nadzorcy, który po prostu egzekwował ode mnie, tylko ja po prostu sam musiałem sobie zaplanować, zorganizować czas i nauczyć się tego. Miałem na to całe szczęście 12 lat edukacji, no i potem jeszcze trochę na studiach. Natomiast wydaje mi się, że dzięki temu dzisiaj robię bardzo dużo rzeczy. Jak często spotykam moich znajomych i opowiadam im, co tam akurat robię, to oni się zastanawiają, jak ja to wszystko robię i jak na to znajduję czas. No to jest kwestia też pewnej organizacji czasu, której trzeba się nauczyć, planowania, jakiejś strategii, tak piszę o talentach czy mocnych stronach w teście Gallupa, to na pierwszym miejscu wyszedł strateg. Więc nie wiem, czy moi rodzice nie mają w tym dużego udziału pod takim kątem, że po prostu... No, rzeczywiście musiałem myśleć strategicznie w swoim życiu, żeby sobie planować rozmaite zadania, żeby tak sobie skomponować dzień, żeby mieć te 5 godzin czasu gry na perkusji, zanim moi sąsiedzi zechcieli wezwać policję, czyli do 20 mogłem ćwiczyć, a potem już nie. Przy okazji pozdrawiam moich sąsiadów, którzy naprawdę mieli ze mną ciężką przeprawę, bo no, nie tylko, że ja grałem, tylko jeszcze dwa zespoły ćwiczyły w moim domu, więc w weekendy, więc to naprawdę wymagało od wszystkich wielkiego poświęcenia, za to wszystkim dziękuję. Jestem za to bardzo wdzięczny, tak a propos wdzięczności, za to jestem bardzo wdzięczny każdego dnia. Natomiast no, autonomia, wszyscy myślą, że jak dziecko będzie miało autonomię, to będzie robiło głupot. Znaczy, może będzie robiło trochę głupot, ale po pierwsze musi spróbować rozmaitych głupot, żeby wiedzieć, co jest głupotą, a co nie jest głupotą. A po drugie musi mieć szansę na to, żeby w jaki sposób zobaczyć, czym jest życie i w jaki sposób potem będzie funkcjonować w świecie. Bo jak cały czas wszystko ma zaplanowane i cały czas ktoś nad nim stoi, właśnie pilnuje, czy robi to, co robi, to będzie miało przede wszystkim problem z odnalezieniem się w dzisiejszym świecie. Bo ten dzisiejszy świat, jak popatrzymy na rozmaite zmiany na rynku pracy, jednak idzie w stronę bardzo mocnej elastyczności, autonomii i takiej samosterowności w tych najciekawszych, mam wrażenie, zawodach i w tych najciekawszych obszarach rynku obecnie. Wiesz, Mikołaj, ja też mam takie wrażenie, że my się często upajamy literaturą taką poradnikową z różnych stron świata. Tego jest naprawdę multum i czasem już też gubimy się, bo wiele osób, którzy się pasjonują takimi książkami, ma na półkach mnóstwo rzeczy i czyta i tego nie wdraża. Ten tytuł, jak nie zwariuję ze swoim dzieckiem, to w takim podtekście to jest też taki tytuł mógłby być, jak się odnaleźć w tym rodzicom, jak nie zagubić się w byciu rodzicem. I gdybyśmy tak, mam takie wrażenie, te wszystkie książki, które ja wcześniej czytałem, widziałem, znałem, odłożyli i skupili się tylko na twojej książce, to ona jest wystarczająca do tego, aby rodzice mogli sobie poukładać jakby relacje, właśnie relacje ze swoimi dziećmi, spojrzeć z dystansem na ich edukację, wspomnieć swoje dzieciństwo
bo ty tak bardzo praktycznie podchodzisz do pisania książek. Ja w tej pierwszej książce, Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku, też zauważyłem, zresztą to nie jest dziwne, bo ty uczysz pisania książek też. I to jest twoja pasja. I to jest też i pasja, i też zawód, tak? Czyli to nie sztuka napisać fajną książkę o tym ciekawym temacie. Sztuką jest napisać to tak, żeby wciągnąć czytelnika i jeszcze z tego coś rzeczywiście zrobić. Ja mam nadzieję, że ta książka trafi, czy w postaci nawet prezentów do młodych rodziców, do bardzo rodziców potrzebne. W średnim wieku, do rodziców, gdzie mają dzieci też nastoletnie, żeby do ten poczekalni u lekarzy nabrali, bo ona powinna trafić w wiele miejsc, zwłaszcza, że Empik tam teraz też, czy inne księgarnie dosyć mocną promocję na to robią, także jest to książka, która może trafić po strzechy. Powiedz, czy to jest taka, powiedz, czy to jest taka twoja misja, bo ja mam wrażenie, jak ty mówisz o sobie też jako strategu, powiedz, co dalej, tak, bo jakie ty masz, jakie sobie ustaliłeś cele, z którymi się możesz nam teraz podzielić? Może pojawi się dziecko jego i to on się już przygotowuje, będzie ojcem. Znaczy, jeśli chodzi o misję, no, ja tak jak napisałem w pierwszej książce i ta druga książka jest tego kontynuacją, wydaje mi się, że w pewnym momencie po prostu zdiagnozowałem na swój użytek, patrząc na to, jak funkcjonuje nasz świat, że ten świat się nie zmieni w momencie, jeśli nie zaczniemy zmieniać go u samych podstaw, czyli nie zaczniemy od zmieniania edukacji i tego, w jaki sposób wzrastają dzieci, jak są edukowane, bo my właściwie wszystkie problemy naszego świata reprodukujemy na poziomie szkolnictwa, przedszkola, właśnie od samego początku. I to rodzice często wdrażają pewne rozwiązania, których sami byli nauczeni, potem nauczyciele. Często nieświadomie reprodukujemy system, który właściwie coraz bardziej, znaczy on się zmienia, ale dzisiaj tempo zmian rzeczywistości jest znacznie szybsze niż dawniej. I problem jest taki, że kiedyś te zmiany następowały, no tak powiedzmy, no w miarę nadążała zmiana naszych, bym powiedział, Barry Schwartz używa takich dwóch sformułowań, technologia rzeczy i technologia idei. I generalnie znaczy jest pewna ideologia, jest pewna technologia na poziomie rzeczy fizyczna i ten świat nasz fizyczny dzisiaj bardzo szybko, błyskawicznie się rozwija, natomiast na poziomie ideologii, czy tej technologii idei, my cały czas tkwimy w XIX wieku pod bardzo wieloma względami, ponieważ, czy nawet powiedzmy już XX, ale świat nam bardzo szybko ucieka, nie potrafimy na niego reagować i stosujemy do niego rozwiązania nasze kulturowe, które zupełnie nie przystają do tego. No i wydaje mi się, i moja misja jest taka, żeby po prostu spróbować, nie wiem, wyjaśnić te zależności, pokazać, w jaki sposób mamy problem dzisiaj i diagnozować go, a wydaje mi się, że musimy go diagnozować na takim poziomie nie tylko edukacyjnym, dlatego ja w tej książce o edukacji często uciekam do popkultury, często uciekam do różnych zjawisk zupełnie innych przestrzeni, żeby pokazać, jak dzisiaj ten świat jest skomplikowany i jak ta edukacja za nim nie nadąża. Jeśli pytasz mnie o cel taki, no to ja go będę cały czas konsekwentnie realizował na tyle, na ile będę miał możliwości i na tyle, na ile będę miał pomysły. Czyli będę próbował pokazywać, w jaki sposób możemy zmieniać rozmaite elementy w ramach systemu edukacji, a absolutnie kluczowym dla mnie elementem tego systemu są rodzice i do tej pory wydaje mi się, że rodzice też byli trochę pominięci, tak mam wrażenie, że bardzo często jak myśleliśmy o edukacji, to myśleliśmy standardowo o tym, że edukacja to są nauczyciele i to są szkoły, natomiast pierwszymi nauczycielami każdego dziecka są rodzice. To są pierwsze wzory, które już zaszczepiają pewien rodzaj myślenia, pewną mentalność, pewne stereotypy czy pewne rozwiązania. I jeśli my nie zaczniemy jak najszybciej tak jakby zmieniać rodziców i pokazywać im, że można inaczej, no to oni tego nie zrobią, a poradniki i ten, powiedziałbym, zalew poradników, to tylko pokazuje, jak dzisiaj słaba jest edukacja. Znaczy, przepraszam, ale jeśli my musimy czytać książki, żeby się wszystkiego dowiedzieć o świecie, no bo teraz tak naprawdę czytamy, żeby się dowiedzieć, czym jest nawyk, czym jest konsekwencja w działaniu, czym jest poprawne budowanie relacji między ludźmi, jak się ze sobą komunikować, jak, no nie wiem... Wykształcić. Tak, motywację wewnętrzną wykształcić. No to skoro my tego wszystkiego nie wiemy, no to po co my chodzimy do szkoły? Tak? No bo to są rzeczy, które są istotne w życiu. No bo
My się w szkole zajmujemy zupełnie innymi rzeczami, mniej przydatnymi niestety, jak się potem okazuje. Znaczy, wiesz, no to one były przydatne, tylko one były przydatne wtedy, kiedy nie mieliśmy narzędzi do tego, żeby zapamiętywać informacje, czyli no, jakby szkoła spełniała swoją funkcję po to, żeby dać ci pewną wiedzę, bo nie miałeś innych źródeł, żeby korzystać z tej wiedzy, więc spełniała swoją rolę na tamten moment, w którym rzeczywiście to wymyślono, tylko dzisiaj mamy takie narzędzia, które zastępują nam pamięć, tak nie potrzebujemy tego wszystkiego pamiętać, natomiast potrzebujemy, tak, ale potrzebujemy zupełnie inne rzeczy do funkcjonowania w świecie, natomiast tych rzeczy zupełnie nie zupełnie tego nie uczymy. Nie uczymy właśnie. Jesteś brutalny w stosunku do obecnej szkoły, bo wręcz nazywasz uczenie tresurą. Wręcz nawiązujesz do potrzeb XIX wieku, gdzie potrzebujemy ludzi zniewolonych, niemyślących, niepotrafiących planować sobie dnia. To ja ci od razu odpowiem, bo ostatnio w sobotę miałem przyjemność poznać bardzo sympatyczne małżeństwo, z którymi trochę rozmawialiśmy i opowiadali między innymi o swojej córce. Ojciec jest informatykiem, więc no, co naturalne, dziewczyna ma pojęcie na temat tego, czym jest informatyka. No i wyobraźcie sobie, co takie dziecko musi przeżywać w szkole, prawda? Bo weszła w dyskusję z panią nauczycielką na temat tego, że to, co jest napisane w podręczniku, pewnie jakimś przestarzałym, to nie do końca tak jest i że ona to wie od taty. No i jak to się skończyło? Że nie ma dyskusji, bo obowiązuje to, co jest napisane w podręczniku. No więc jak mamy takie podejście do rzeczywistości i to w 2020 roku, no to czego my oczekujemy od dzieci? Znaczy to pokazuje, że właściwie szkoła jest taką tresurą, bo w sumie wymagamy od dzieci w szkole uległości, posłuszeństwa. Jeśli ktoś wchodzi z nami w spór, to odczytujemy to jako, nie wiem, brak kultury albo knobrność, albo jakiś... Tak, na moją autonomię, na moją pozycję. No nauczyciela. Ale wiesz co, ja myślę, że tak, część nauczycieli pewnie może to takie słowo obruszyć. A tak, teraz słuchają, to natomiast, są, wiesz, dziwadła. Tak, co powiedziałeś, że ta konkretna nauczycielka jest zacofanym nauczycielem, która się tak, no tak. Nie odnosiła. Oczywiście takich nauczycieli jest sporo i no, dają też często niestety światło, jak postrzegamy edukację. Ale ja też myślę, że tutaj dużą rolę do odegrania mają rodzice, bo często rodzice traktują szkołę, czy nawet przedszkole, jako taką przechowalnię. Jak już wreszcie dziecko może iść do szkoły czy przedszkola, to niech się teraz z nim męczą, tak? Bo to jest kilka godzin, czy zresztą kilkanaście, kiedy jest poza domem, pod opieką nauczyciela czy wychowawcy. Ale jeszcze z projektem dziecko. Tak, ale ciągle wymagać chcą jeszcze od szkoły, żeby przygotowali to dziecko, żeby poszło potem na Harvard. I ja myślę, że najważniejsze w tej zmianie edukacyjnej jest to, żeby ci rodzice nabrali dystansu i nauczyli się rozmawiać ze swoimi dziećmi i też z nauczycielami. O tej rozmowie dużo piszesz. Bo ta rozmowa jest bardzo istotna i ja też trochę chciałbym wytłumaczyć nas, ludzi, że my nie nadążamy, bo no dlaczego? My po prostu nie zmieniamy się jak komputery, nie dostajemy coraz to lepszych procesorów. My po prostu jesteśmy coraz mniej możliwi do zmiany w takim tempie, jak nasze otoczenie się zmienia. I tu będzie coraz trudniejszy konflikt, wydaje mi się, w dostosowaniu się, dopasowaniu się. I tutaj należałoby zmienić podejście do naszej własnej nauki, no bo ten system będzie się zmieniał coraz szybciej. I jeszcze nikt nas nie uczył być rodzicem. Mikołaj tam dosyć mocno w kolejnym rozdziale na temat pytań otwartych i zamkniętych rozpisuje się na temat, w jaki sposób rozmawiać z dzieckiem, w jaki sposób stawiać pytania otwarte, żebyś mógł się czegoś dowiedzieć. No i moje ukochane pytanie daltońskie, dlaczego? Razy 5. Mógłbyś trochę to rozwinąć, bo nie chcę tutaj, ty jesteś autorem. Nie, no, bardzo fajnie, dużo wątków poruszyliście. Znaczy, odpowiadając na to, co Robert powiedział, no oczywiście, znaczy, dlatego te książki są głównie adresowane do rodziców, bo wydaje mi się, że rodzice mają najwięcej do zrobienia.
To nie jest tak, że nauczyciele, ja podałem ten przykład nauczycieli, ale też od razu powiem, że przecież w tej książce bardzo dużo czasu poświęcam i miejsca nauczycielom, którzy robią, znaczy, którzy pokazują, że właśnie nie jest możliwe. To będzie następny. Dobrze, to zaraz do tego w takim razie wrócę. Natomiast do rodziców. Przeczytałeś moje pytanie. Dobrze, to w takim razie co do pytań, wracając. Oczywiście i co do tego, w jaki sposób, znaczy, że nikt nas nie uczy bycia rodzicem, to jest kolejny duży problem, prawda, że właściwie my w ogóle nie jesteśmy dzisiaj przygotowani do tego, ale z drugiej strony nie jesteśmy przygotowani w ogóle do tego, czym jest uczenie się i mało chyba w ogóle się zastanawiamy nad tym. I ja też tam przywołuję tą koncepcję, którą Gladwell sformułował, tych 10 tysięcy godzin, które czynią nas ekspertem. Oczywiście wiem, że ona jest kontrowersyjna, no ale jakbyśmy to zastosowali do szkoły po 10 tysiącach godzin, kto ile wie na temat uczenia się, a szacuje się, że my jednak wraz z zadaniami domowymi, zajęciami dodatkowymi spędzamy przez 12 lat 15 tysięcy godzin na nauce, no więc to jest pytanie, na ile jesteśmy ekspertami z zakresu uczenia się. Oczywiście pytania otwarte i w ogóle sposób pytania, no to jest absolutnie kluczowa sprawa i wiadomo, że znów w szkole jednak my pytamy po to, żeby dostać konkretną odpowiedź i to jest pewien problem. I też rodzice pytają często, żeby dostać konkretną odpowiedź, bo rzadko interesują ich, tak mam wrażenie, że my w ogóle nie mamy na to czasu znów. Tak? Znaczy to co Robert też mówi, że przechowalnia, problem czasu, problem tego, jak szybko pędzi nasz świat, no to oczywiście my jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji wszyscy i musimy się dlatego wszyscy nauczyć od początku właściwie wszystkiego i kończę w ogóle całą książkę no takim zakończeniem o otuczaniu, tak? Dlaczego wszyscy musimy się dzisiaj bardzo wielu rzeczy otuczyć. Otuczyć na przykład pytania takiego, co dostałeś w szkole, tak? Czy właśnie kiedy jedziesz na wycieczkę, a raczej pytać znacznie bardziej otwarcie, właśnie jeśli nie idzie sprawdzian, to jak mógłbyś, tak? co mogłoby ci pomóc inaczej przygotować się do sprawdzianu, albo jak sądzisz, z czego może wynikało to, że miałeś problem z tym, żeby się przygotować, i potem drążyć te pytania po to, żeby dojść rzeczywiście do jakiejś odpowiedzi, od której będziemy się mogli odbić, która będzie twórcza, tylko to wymaga czasu, to wymaga chęci, zaangażowania. I to też wymaga trochę innego podejścia do tego, po co jest edukacja, że edukacja nie jest po to, żeby realizować konkretne, no nie wiem, właśnie treści, nie zdobywać określonych ocen czy określonych wyników w nauce, tylko no, nauka i uczenie się służy rozwojowi. Opowiadasz. No wiem, ale no z drugiej strony. Sprawa programowa jest ważna. Ja wiem, ale no, widzicie mnie, że ja nie jestem, ja nie wyglądam na normalnego człowieka, więc jakby mogę takie rzeczy na szczęście opowiadać. Ja pracuję, tak? Wiem, ja też. My też mamy. Wiesz co, zanim będę mówiła o naszych przyjaciołach, których ująłeś pięknie w książce i wymienię, to chciałam też nawiązać, ponieważ byliśmy o pytaniach mówiliśmy, nie chciałam, żeby ten wątek mi uciekł, to opisałeś bardzo fajne spotkanie z Dalai Lamą. Gdzie zapytano go o jakiś tam problem, a on powiedział nie wiem. I teraz fajnie nawiązać, czy szkoła jest gotowa na przyjęcie odpowiedzi nie wiem. No, znaczy, no, nie jest. Ale to też problem jest taki, że my wszyscy mamy z tym problem, prawda? Czy rodzice, czy nauczyciele. Ja też mam, ja się uczę tego, żeby przyznawać się do niewiedzy, bo po prostu szkoła w nas zakodowała coś takiego, że niewiedza jest powodem do wstydu. Tak? Przy czym nie zakodowała w nas takiego myślenia, że oto czegoś nie wiem, to szukam odpowiedzi. I dzięki temu uczę się, w jaki sposób znaleźć źródło, zweryfikować źródło, wyselekcjonować informacje. Nie nauczyła nas tego, tylko żąda od nas natychmiastowej odpowiedzi, nie żąda od nas nawet namysłu nad tym, gdzie popełniliśmy błąd albo gdzie ewentualnie można się czegoś nauczyć.
I wydaje mi się, że to jest duży problem, ale też zwróćmy uwagę na to, że to samo znów dotyczy rodziców, tak żebyśmy gdzieś zachowali ten, że też często rodzice są zirytowani, jak dzieci popełniają błędy albo nie potrafią czegoś rozwiązać, ale z drugiej strony, jak czegoś nie potrafią rozwiązać, no to wtedy się uczą i gdzieś szukają jakichś rozwiązań, tak? A z drugiej strony często nie potrafią się nauczyć, dlatego że to, czego mają się nauczyć, jest absurdalne i głupie. Ja się wcale nie dziwię tym dzieciom, że się tego nie potrafią nauczyć. Odpowiedź nie wiem, nawiązuje do tego sokratejskiego, wiem, że nic nie wiem, czyli wiem, co wiem, a czego nie. Wiem, od czego zacząć, tak? Wiem, co wiem. Wiem, gdzie mogę pokazać. No to ja też często tak robię, że to, i to jest jakaś druga gra nauczycieli. I myślę, że warto to stosować, żeby właśnie gdzieś pokazywać kierunek poszukiwań. Jeśli czegoś nie wiemy, albo ktoś czegoś nie wie, to wskazać kierunek poszukiwań. Bo... na wykładach, że raz nie wiedziałam na matematyce, że czegoś nie rozumiałam. Jak się pani zapytała, czy kto nie rozumie, powiedziałam, że ja nie rozumiem i to był ostatni raz u tej pani, że czegoś nie wiedziałam, bo potem już wszystko wiedziałam, bo jak pani mnie zwitała, że wszyscy rozumieją, a ja nie, więc ja już wszystko rozumiałam. Czyli ona nie wiedziała, czego nie wiem. Mikołaj, powiedz mi, czy to czasem nie wynika takie postępowanie rodziców wobec własnych dzieci, takie ciśnienie na tą edukację, żeby właśnie trafić do tych dobrych liceów, dobrych studiów? Czy to nie jest taki strach przed po prostu nie wiedzą, jak będzie? Nie wiedzą, jak będzie i nie wiedzą, jak tym swoim dzieciom pomóc. A jak nie wiedzą, jak swoim dzieciom pomóc, to pchać po prostu po staremu, to wtedy nikt mnie nie oskarży, że nie dopilnowałem. A po prostu Znaczy to jest z jednej strony to jest oczywiście takie trochę zrzucenie odpowiedzialności pod takim kątem, że wiadomo, że pójście inną drogą zawsze może się zakończyć i to jest w ogóle problem z naszym wprowadzaniem zmian. Także my boimy się wyboru nowej ścieżki, bo skoro ta jakoś działa, to ona jakoś działa, a inna może przestać działać i to jest odwieczne takie, co by się stało, gdybyśmy na przykład znieśli maturę. No, nic by się nie stało, szczerze mówiąc, natomiast no... A czy matura pokazuje w ogóle nasz poziom wiedzy? Ale wszyscy mówią, no ale jakbyśmy to znieśli, to było gorzej i nie wiadomo, jakby się to skończyło, więc to jest... Czy wyjrzeć przez okno, bo akurat pandemia pokazała, że w niektórych dojrzałych społeczeństwach podjęto takie decyzje i nic się nie stało, tak? No nic się nie stało, no ale to... Czy wiecie, na co się miało stać? Znaczy... Matematyka w okresie największego stresu, poziomu kortyzolu poszła źle. No w ogóle się dziwimy nad rzeczami, które są już wszyscy znane, że w momencie stresu dzieci myślą gorzej. Czyli to tak. To było, że te testy matematyczne zwłaszcza pójdą gorzej. No. Oczywiście, ale... Było. Ale wiecie, ale też pokazuje nasze podejście do nauki, że my właściwie do nauki podchodzimy tylko i wyłącznie pod kątem zapamiętywania informacji i realizacji pewnej podstawy programowej, bo naprawdę bardzo niewielu nauczycieli zaczęło w trakcie lockdownu, nie wiem, zapytało, jak dzieci się czują, czy czegoś nie potrzebują. No naprawdę to jest absolutnie podstawowe pytanie, no bo to jest dla wszystkich nowa sytuacja, z którą sobie naprawdę wszyscy słabo poradziliśmy i była dla nas wszystkich stresująca i nikt tak naprawdę nie wyszedł od dobrostanu, od jakiejś, no nie wiem, kondycji mentalnej. Znaczy nikt, przepraszam, tak za... Tak, ale jeszcze odpowiadając Robertowi na o te wyniki, znaczy, bo to też wynika z tego, że mamy bardzo błędną definicję sukcesu, znaczy w takim sensie, że właśnie i tutaj wracam trochę do tego szczęścia, że i o tym też trochę piszę, że my cały czas zakładamy, że to sukces warunkuje szczęście, a nie, że szczęście warunkuje sukces. I dlatego rodzice bardzo dużo tak wysiłku, bo to jest z ich strony rzeczywiście wysiłek, no jak rodzice przeznaczają swój wolny czas po to, żeby siedzieć nad swoimi dziećmi, żeby one wykonały zadanie, żeby miały jak najlepsze oceny, żeby jak najlepiej się przygotowały do matury, żeby one zdały na ten wymarzony kierunek, to jest z ich strony bardzo duży wysiłek. Przy czym mam wrażenie, że to jest bardzo często wysiłek, który jest zbędny, bo wystarczyłoby podejść do tego wszystkiego od innej strony, wyjść od szczęścia, czyli zastanowić się nad tym, co zrobić, żeby moje dziecko było szczęśliwe, co ono lubi robić, czym się zajmować, w jaki sposób spędzać czas, w jakich być relacjach z innymi, dostarczyć odpowiednich warunków, czy jakby zapewnić warunków, żeby ono mogło to realizować, prowadzić przy tym otwartą relację partnerską, w której
umawiamy się, że robisz to, co lubisz, ale no fajnie by było, i jeśli chcesz coś, nie wiem, pójść na jakiś określony kierunek, to musisz skończyć tą szkołę, no bo tak jest skonstruowany system. I dla celu, żebyś osiągnęła ten cel, czy żebyś osiągnął ten cel, musisz jakoś zaliczyć te przedmioty, nieważne na jaką ocenę, ważne, żebyś zaliczył, ważne, żebyś robił w szkole to, co cię interesuje i na tym się skupiał. My ci jakoś pomożemy, jeśli będzie z czymś problem, ale ważne, żebyś ty był fajnym, szczęśliwym człowiekiem. No to jeśli młody człowiek ma takie podejście ze strony rodziców, no to uwierzcie mi, że to przecież no, zupełnie inaczej podchodzi do nauki, niż tak, jeśli ktoś nad nim stoi i mówi, też musisz to zrobić. Rodzicami byliśmy, tak? No bo już mamy duże dzieci i nie ukrywam, to nie jest łatwo być takim rodzicem w gronie rówieśników, bo my byliśmy uważani za dziwadła rodzicielskie, ponieważ nie wchodziliśmy, nie kontrolowaliśmy przez dziennik elektroniczny, pozwalaliśmy, tak jak twoi rodzice, nie zrobiłaś pracy domowej, to szczególnie przy drugim dziecku byśmy mądrzejsi. No ale nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Znaczy, ja też jestem dziwadłem u siebie na uniwersytecie i jak wprowadzam... To jest twój problem, znasz to znasz, nie znasz to nie znasz. No, była zdrowa, no. Ale też prawda jest taka, że nikt nie mówi, że będzie łatwo i że będzie prosto. Znaczy, no jeśli chce się robić coś dobrze, to na ogół te osoby, które chcą coś robić dobrze, porządnie, albo tak jak może powinno się to robić, to są jednak osoby w mniejszości do pewnego momentu. I ja też jestem pod wieloma względami dziwadłem u siebie na uniwersytecie, tam gdzie się pojawiam. No i trudno, znaczy no, trzeba być dziwakiem, bo bez dziwaków byłoby naprawdę słabo na tym świecie. Ja zawsze mnie pociągali dziwacy, też intelektualni, artystyczni, i to zawsze było dla mnie ciekawe. I może dlatego też jestem dziwakiem, mam takie pomysły, jakie mam, ale wydaje mi się, że właśnie no, jeśli chcemy coś robić dobrze, to czasami trzeba po prostu, ja wiem, że piszę tam, że trzeba płynąć z prądem i ten flow jest bardzo ważny w działaniu, ale kiedy wprowadzamy zmiany, to niestety bardzo często jest ten opór materii. Ja też bardzo często się zderzam ze ścianą. Więc w przypadku zmian jest ciężko, w przypadku też zmian, a zaczynamy od siebie, i bardzo często najciężej jest zmienić siebie i swoją mentalność i gdzieś przeprogramować swój umysł, bo my jesteśmy zaprogramowani od najmłodszych lat do myślenia w taki, a nie inny sposób. Mamy rozmaite doświadczenia, tak jak mówiłaś o tym, czy ktoś czegoś nie rozumie, no to mamy pewne doświadczenia traumatyczne, które też wpływają na to, jak my postrzegamy świat. I to jest ciężko zmienić, ale to się da zrobić, no tylko trzeba też być na to gotowe, że no, wszystko wymaga pracy i samemu trzeba się nauczyć wyznaczać cele, realizować je i walczyć o to, co dla nas ważne. Znaczy wiesz, ja myślę też, że i to jest jakby też prośba czy pomysł dla odważnych rodziców, bo jest coraz więcej zawodów i coraz więcej zajęć, którymi możemy zarabiać na życie w dorosłym świecie, które nie wymaga tej ścieżki edukacyjnej, którą nam system oferuje. I my możemy tak naprawdę ten system bardzo szybko zhakować. Chociażby zmienić tutaj różnego rodzaju bycie przedsiębiorcą, wydawcą, posiadaniem, nie wiem, warsztatu samochodowego. Te wszystkie kompetencje można nabierać zupełnie inną drogą. Niekoniecznie drogą matury, studiów i tak dalej. Znaczy, ja bym zadał takie przewrotne pytanie, które zawody sprzyjają, czy są kompatybilne z obecną ścieżką edukacji? To takie znaczy, pytanie podchwytliwe. Które musisz być systemowo. Nauczyciel, lekarz, ksiądz, prawnik, tak? To są zawody. Tak, ja rozumiem, ale to tylko one są dlatego, bo potrzebujemy do tego określonych zawodów, które dają określonego ukończenia studiów, które dają ci odpowiedni certyfikat do jego wykonania. Okej, tak, ale nie potrzebujemy do tego, znaczy jakby istotą nie jest to, czego uczymy, tylko istotą jest to, żeby przejść ten system, i ten system jest tak skonstruowany, że bez tego nie możesz wykonywać tego zawodu. Ja tak, mam dużo wątpliwości do kształcenia nauczycieli. Znaczy nie, no my teraz jakby nie oceniamy systemu jako takiego, mówimy, że on... Tak, no oczywiście, okej. No to tak. To można go hakować i zachęcam do tego oczywiście z całego serca. Ja teraz jeszcze, tak, bo tak, ja na koniec muszę do moich przyjaciół, ale zanim do nich przejdę, to zacznę to cytatem z twojej książki, Johna Dewey, ponieważ to jest jeden z moich ulubionych myślicieli, który mówi o edukacji, pracy na zainteresowaniach.
I nie zadawajcie dzieciom czegoś do nauczenia się, dajcie im coś do zrobienia. Podejmowanie działań zmusza do myślenia, a naturalnym tego rezultatem jest uczenie się. I to jest piękne wejście do naszych przyjaciół. Jak czytałam twoją książkę, więc znam pierwszą osobę, nasz przyjaciel, który nas ogląda, Wiesia Mitulska ze Słupi Wielkiej, naprawdę sercem oddana dzieciom, potrafi pracować bez ocen, bez podręczników, w publicznej szkole i się da. Ona pokazała, że się da, że można pracować, wykorzystała nawet okres pandemii przez to, że stworzyła świetną relację, tworząc z dziećmi projekty, fantastycznie realizuje nielubianą przez wszystkich podstawę programową, a podstawa programowa jest bardzo szeroka, tylko czytajmy preambułę i czytajmy przepisy, które dają nam wolność. Następnym naszym przyjaciółkom, No to Marcela mówić, Mikołaj. Nie, troszeczkę powiem, a potem mi Marcela powie. To Ania Schulz. Zresztą mieliśmy się spotkać, kurczę, w tym roku w październiku na konferencji wszyscy, bo robi wspaniałe spotkanie empatycznej edukacji, o tej empatii mówi i też nie lubi ocen i też fantastycznie współpracuje na poziomie licealnym. Zresztą spotkamy się niebawem na konferencji też za nią. I tutaj bardzo ładnie ją opisałeś. Opisałeś również pana Belfra, tak? Od chemii. Gdzie od dawna już, jeszcze zanim pandemia była, wykorzystywał YouTube'a lekcje z chemii. Dawid Łasiński, żeby nie było, że nie ma imienia i nazwiska. I też uważa, że oceny nie są istotne. Znaczy widać z tego, że jesteś zorientowany, co się dzieje w edukacji od tej dobrej strony też, czyli to nie jest tak, że ty tylko łoisz tą edukację i ten system. Ale to widzisz, że jest, perły. Że są te perły. Bańki takie też pozytywne. Powiedz, jak w ogóle do niej docierasz? Jak spotykasz Rodanowicz opisana, w ogóle same koleżanki i koledzy, no. Wieloletnie przygotowanie do researchu literackiego w końcu przyniosło efekty, a tak na poważnie przede wszystkim to, co było dla mnie wielkim takim pozytywnym zaskoczeniem, takim, jakbym powiedział, też kopem do działania, to było to, że jak wydawałem pierwszą książkę, to wiadomo, że tam trochę musiałem dokopać, nawet mocno dokopałem systemowi edukacji i byłem ciekaw, jak na to zareagują nauczyciele, natomiast właśnie to, co było piękne i takie, bym powiedział, wielkie, to, że mam wrażenie, że ci nauczyciele, którzy byli najbardziej innowacyjni, najcieplej przyjęli moją książkę pod takim kątem, że bardzo się z niej ucieszyli i tak byłem bardzo, bardzo taki pozytywny feedback, za co bardzo dziękuję i też jakoś po pierwsze chciałem gdzieś spłacić ten pozytywny feedback, przynajmniej częściowo w tej książce. W kolejnej może będę spłacał kolejne i się odwdzięczał. Natomiast nie, prawda jest taka, że po prostu to, co jest świetne, to, że mamy tych nauczycieli, oni w Polsce i na świecie są i oni też nam podsuwają po prostu świetne rozwiązania, co można robić takie bardzo praktyczne i nic tylko z tego brać, czerpać. Cieszę się, że też ci nauczyciele są już jakimiś takimi autorytetami w środowisku i że kolejne osoby gdzieś podążają, że przede wszystkim młode roczniki gdzieś czytają, uczą się, edukują od nich. Wydaje mi się, że przynajmniej mają takie wsparcie, bo wiedzą, że to można rzeczywiście zrobić w szkole. I przy wprowadzaniu zmian, kiedy ja pisałem tą książkę, to jest, mam tam cały rozdział, rozdział 10, bo potem jest zakończenie, jest o tym, jak wprowadzać zmiany. Jedną z najistotniejszych rzeczy przy wprowadzając zmiany jest po prostu świadomość tego, że się da i trzeba mieć takie punkty, jasne punkty, do których dążymy. I wydaje mi się, że ci najlepsi nauczyciele, czy najlepsi pod kątem takim, że po prostu są najbardziej innowacyjni, wykorzystują świetne materiały, narzędzia, no przecież wiadomo, że bardzo wielu rodziców i w ogóle narzekaliśmy na to, jak wyglądało zdalne uczenie, no ale też byli tacy nauczyciele, którzy są niezwykle biegli w narzędziach cyfrowych, którzy po prostu mają chyba cały internet w małym palcu. No i oni właśnie w bardzo wielu miejscach szkolili nauczycieli, pokazywali, jak to robić.
No i to też, no wiecie, no trzeba to też oddać sprawiedliwość, że system dla mnie jest nie do przyjęcia. Znaczy ja w ogóle nie rozumiem systemu edukacji, zwłaszcza w XXI wieku. Ja bardzo negatywnie o nim myślę. Zachęcam rodziców, żeby po prostu zmienili swoje myślenie i żeby tam, gdzie mogli, to żeby odpuszczali i żeby też widzieli, jak bardzo ten system jest szkodliwy, bo on według mnie jest szkodliwy po prostu i bardzo zły dla dzieci. System już jest no. Bardzo takie... No tak, no... Zaczynam się prężyć, bo... Ja rozumiem. Boję się, że ktoś mnie zaraz wepchnie w jakąś matrycę. Tak, ale też chcę powiedzieć, że właśnie są nauczyciele, którzy mimo tego systemu, tak, którzy w szkołach publicznych, które wszyscy mówią, bo bardzo często jest takie założenie, że wszyscy świetni nauczyciele są w szkołach prywatnych, bo tylko tam się da uczyć. Znaczy, no tak nie jest, bo jest bardzo wielu nauczycieli w szkołach publicznych, którzy udowadniają, że można to robić, no tylko po prostu mają pomysł, pewnie mają pasję, pewnie to jest, no wiecie, to jest znów jakby kwestia tego, w jaki sposób my realizujemy mocne strony i talenty. No, są ludzie, którzy na poziomie uczenia są Einsteinami, tak? I to nie jest chyba, bo można się obruszyć, że tam geniusz to był Einstein, bo on w fizyce. No, ale są ludzie, którzy są geniuszami, jeśli chodzi o uczenie i są po prostu stworzeni do tego, żeby uczyć, a są ludzie w systemie edukacji, którzy absolutnie nie powinni się tym zajmować, powinni wybrać pewnie inną ścieżkę, powinni mieć zupełnie inny zawód, ponieważ no, te mocne strony ich w ogóle nie są uaktywniane i oni właściwie czują się źle, mają bardzo słabe mniemanie o sobie i bardzo często jakby odreagowują w ramach systemu. I to jest, myślę, ich dramat. Edisonie i wszystkich tych geniuszach też poświęcasz trochę swojego czasu w tej książce i wcale nie byli orłami w szkole, wcale im się dobrze nie wiodło. Wręcz tej szkoły nie lubili. Zresztą ja też szkoły nie lubiłam. Nie była miejscem mojego uskrzydlania, bo cały czas mi udowadniała, że coś ze mną jest nie tak. Sam system rzeczywiście, bo też mówiliśmy tutaj o nazwiskach, ale też wymieniłeś wiele szkół, które stosują nietypowe formy projektu. Mówisz też o w jaki sposób można zapamiętywać. Jakbyś mógł jeszcze trochę szkół wymienić, bo ja chyba nie wszystkie sobie wpisałam. Jest chyba z Katowic, szkoła 100. Tak, znaczy jest STO, które ja chodziłem tam akurat do liceum, ale w szkole podstawowej jest teraz taki projekt, w którym dzieci po prostu prezentują swoje pasje już w szkole podstawowej, mają taki dzień z kimś tam i on organizuje ten dzień i pokazuje, co go interesuje, czym się zajmuje. Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny sposób właśnie, nie wiem, rozwijania jakichś swoich pasji, zainteresowań. Zresztą teraz akurat na 30-lecie ta szkoła prezentuje 100 swoich talentów, więc osób, które właśnie realizują się w jakiś bardzo ciekawy sposób. Dziękuję, że mnie też tam ujęli. Tak, jeśli ktoś mnie ogląda, to bardzo dziękuję. Oczywiście, ale prawda jest taka, że jest dużo tych szkół. No oczywiście no jest to jedna ze szkół uznanych za najlepszą na świecie, tak, Nobel Montessori niedawno. No jest całkiem sporo, zapraszam, żeby zerknąć, ale też no, nie ukrywajmy, znaczy, no, to jest jak wszędzie. Jak już patrzymy na tą krzywą Gaussa, to no jest dużo średnich szkół. Do ciebie doszło. Ja jeszcze chciałam tylko domknąć, czy rzeczywiście w publicznych, czy w prywatnych. Ja myślę, że to zależy od tego, czy ten nauczyciel kreatywny, to takie dziwadło, które nie chce iść z prądem, ma daną autonomię od dyrektora, daną prowadzącego. Jeżeli nie ma jej w publicznej szkole, to ucieka tam, gdzie on ją dostanie. Tak, znaczy, ale też dlatego to chyba najistotniejsze jest, ja też poświęcam temu akurat w przedostatnim rozdziale, czyli w 9, tam dość dużo piszę o samej kulturze organizacji. Znaczy, no my też dlatego niewiele uwagi przykładamy, ale jednak kultura organizacji i też te formy organizacji, ja mamy przecież różne formy organizacji, jakie możemy wprowadzać, jest bardzo istotna. I też no, w zależności od tego, w jakiej szkoła kulturze organizacji funkcjonuje, też zupełnie inaczej podchodzi do nauczycieli. Ale też pamiętajmy, że w szkołach, w których jest bardzo słaba kultura organizacji, czasami zdarzają się perły, a w szkołach, w których z kolei jest dobra kultura, też już nie z tym bywa.
na pewno tam, gdzie jest dobra kultura, jest wspieranie się, jest ta synergia, jeśli chodzi o nauczycieli, pewnie znacznie łatwiej jest kreować fajne pomysły, coś, co jest naturalne. O tym też rozmawialiśmy ostatnio jednak w fińskim systemie edukacji. Tam bardzo mocno stawia się na taką synergię, spotkania, konsylia nauczycielskie, w czasie których wymienia się na przykład metodami pracy. No to jest coś, czego na przykład u nas brakuje. Ja chciałbym na przykład coś takiego wprowadzić u mnie na sztuce pisania, żebyśmy się spotykali z osobami, które mają jakieś innowacyjne pomysły, żebyśmy się zarażali nawzajem, bo wtedy będzie tego więcej i można to stosować na szerszą skalę. No tak, czyli jakby podsumowując tutaj tą część takiej rozmowy o tym systemie, to w zasadzie to ludzie, czyli nauczyciele, tak naprawdę podtrzymują ten zły system, ci, którzy się dobrze czują w tych takich trybikach, tak? Czyli realizując to, co ktoś mi każe i nie wykraczając poza te ramy. Jeśli będzie więcej takich, o których ty wspominasz w książce, którzy potrafią wykorzystywać istniejące przepisy do tego, aby tą szkołę rozwijać i zmieniać, to tym lepiej dla szkoły i dla nas też, dla dzieci, które są w tej szkole. Ja myślę też, że ta książka jest doskonałym podręcznikiem dla tych rodziców, którzy chcą nauczyć się rozmawiać z nauczycielami i argumentować tak, aby może wpływać też na przemiany, żeby ci nauczyciele też zaczęli poszukiwać. Ci, którzy uważają, że robią dobrze to, co robią, bo realizują podręcznik, tak? I to jest dla nich takie góry. Czyli tak naprawdę może być po prostu też książka twoja takim narzędziem, jak znaleźć argumenty, o czym rozmawiać i pokazywać przykłady, że właśnie, można inaczej. Ja właśnie tutaj był, uważałbym przed argumentami, bo o tym też trochę piszę, że argumenty są ok, ale one tu nas na ogół nie trafiają i zgodnie z zasadą show don't tell, która przyświeca wszystkim scenarzystom i pisarzom, czyli pokazuj, nie opisuj, znacznie efektywniejsze jest po prostu pokazać, że są rozwiązania, które działają, tak, i pokazać po prostu, tak, że tu proszę, można znieść oceny, jest na to sposób, konkretne szkoły to zrobiły, więc zróbmy to podobnie. I to, o czym też piszę, bardzo ciężko jest zmieniać ludzi, znacznie łatwiej jest zmieniać środowisko i taką podstawą, jeśli chodzi o wprowadzanie zmian w organizacjach, jest właśnie raczej dążenie do tego, żeby wprowadzać bardzo konkretne rozwiązania organizacyjne, czyli na przykład jeśli chcemy wprowadzić tą zasadę, nie wiem, zielonego długopisu, no to po prostu wyrzućmy ze szkoły wszystkie czerwone długopisy, dajmy te zielone i to już wprowadzi pewną zmianę myślenia, bo jeśli już się zmieni ten kolor, no to już się dwa razy zastanowię, zanim jak będę podkreślał te błędy zielonym kolorem, to już mi coś będzie nie grało, bo będzie dysonans poznawczy, tak, więc to już jest jakiś, przynajmniej taką bym powiedział, nawet dla tych opornych osób, pojawi się jakiś taki moment, kiedy ona będzie musiała się zastanowić nad tym, co robi i będzie wybita z tego naturalnego swojego rytmu, bo my funkcjonujemy w tym systemie, bo bardzo łatwo uczymy się pewnych zachowań, te zachowania są w pewnym sensie zamrożone, my tkwimy trochę jak w takiej zamrażarce i musi ktoś do nas przyjść, przynajmniej odkręcić odrobinę, albo otworzyć chociaż trochę drzwi, żeby weszło trochę ciepła i żebyśmy się zaczęli rozmrażać. I dopiero potem możemy wprowadzać zmiany, kiedy po prostu przygotujemy się na to mentalnie, bo wprowadzenie zmiany, tak bym powiedział, natychmiast jest niemożliwe, bo przychodzimy, my widzimy zupełnie inny świat, bo już przeszliśmy tą zmianę mentalną, a osoba, z którą się spotykamy, widzi zupełnie inny świat. Jesteśmy, no, najlepiej jest właśnie pokazać, że ten inny świat działa, że można to zrobić i że to wszystko będzie funkcjonowało i świat się nie zawali, jeśli coś wprowadzimy i możemy wtedy wprowadzać jakieś zmiany środowiskowe, zmieniać po prostu raczej otoczenie, a nie ludzi, bo to na samym końcu. To ja właśnie, bo się ludzi trudno zmienia, najlepiej zmienić siebie. Zobacz, minęła już ponad godzina. I nikt nie mówi, zasadzie, że za długo jesteśmy. W zasadzie te 7 minut w TVN-ie to tak jak tutaj u nas godzina. Dziękujemy ci w ogóle, że wytrwałeś, bo dzisiaj miałeś za sobą bardzo aktywny dzień. Ale przyjemność, ja lubię z wami rozmawiać, więc też mi to bardzo szybko minęło. Miałem chwilę kryzysu, tak, ale już się rozbudziłem, bo rzeczywiście dzisiaj długi ten dzień, ale świetnie i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jutro będą cię wszystkie mięśnie bolały, po całym dniu nie. Będzie na takim... A ja dziękuję tobie bardzo za ten termofor edukacyjny i będziemy tam wkładać wszystkim, bo tutaj się już ogłaszają koledzy i koleżanki, że będą albo pod choinkę wkładać ten termofor, albo oddawać swoim rodzicom,
Więc bardzo dziękuję za ten ocieplacz, za ten czas, który też nam poświęciłeś i za to, że spojrzałeś na edukację przez pryzmat dziecka, jego potrzeb, ale też nie zapomniałeś o rodzicach, a także o nauczycielach, którzy wykonują dobrą robotę. Więc bardzo ci za to dziękuję. I ja na koniec tylko powiem jeszcze tak, bo dzisiaj byli moi rodzice, to moja mama ma takie powiedzenie, to nie wiem, czy powinien o tym publicznie mówić, ale to chyba jest dość popularne, że... Nikomu nie powiem. Że mężczyźni rozwijają się do 5 roku życia, a potem tylko rosną, więc ja widocznie mogę patrzeć na świat oczami dziecka, ponieważ zawsze powtarzam, że jestem na poziomie 5-latka. Jakoś łatwiej mi się dogadać widocznie z dziećmi i patrzeć na ten świat. Oczywiście pozdrawiam moją mamę. Moja mama oczywiście uważa, że jestem bardzo mądrym, dojrzałym mężczyzną, ale tutaj akurat pod tym kątem coś jest na rzeczy, więc to patrzenie na świat oczami dziecka zawsze po prostu staram się i oczami dziecka, i studenta u mnie na uniwersytecie patrzeć. Ale żeś wybrał wiek, bo 5 lat, to mówił pan profesor Kaczmarzyk, to jest mózg o największej ilości połączeń neuronowych. Dlatego mężczyźni są tacy... Dlatego mężczyźni są tacy mądrzy i tacy wspaniali. No ale ty jeszcze patrzysz też z wysoka, bo ty jesteś też nie tylko mądry, ale i wysokim facetem. No. Ja też znam parę kobiet, które też całkiem nie są intelektualnie rozwinięte. Dobrze, słuchaj. I wysokie, więc to nie jest tylko weźmy, ale rzeczywiście ten 5-latek we mnie jest i ja się bardzo z tego powodu cieszę i go pielęgnuję go w sobie. Pielęgnuj go, bo po prostu czujesz dziecko. Dzięki. Ale trochę dzieckiem jest ważne. Bardzo ci dziękuję. Można stać w Empiku, teraz jest promocja dosyć ostra, 10 zł chyba tną, kiedy zamawia się online, więc... Zapraszamy, kupujcie, ocieplajcie przestrzenie edukacyjne Mikołajem Marcelem. Dzięki, ja dziękuję wszystkim, którzy wytrwali, bo rzeczywiście długo rozmawialiśmy i bardzo się... Mamy takich, wiesz, fanów naszych. No, także dobrej nocy. Pozdrowienia. Tobie, Mikołaju, naszym widzom i pozdrawiamy również naszych słuchaczy, którzy wytrwali, odsłuchają też tej audycji w formie podcastu, która się pojawi za kilka tygodni, tak więc będziemy zachęcali do kupowania również w ramach podcastu Od nauczania do uczenia się. I zapraszamy za rok, Boże, za tydzień. Co? Ale nie, może szybciej wyjdzie jakaś moja książka, skąd wiem. Nie no, Mikołaj, ja myślę, że my się nie rozstaniemy, coś wykombinujemy, prawda? Nie. Ja zawsze jestem otwarty na spotkanie, jeśli tylko... Cię tutaj przytrzymamy przez chwilę, a naszym ale zapraszamy widzom, za tydzień, bo będzie pasja machamy, muzyczna za tydzień. I dobrej nocy życzymy i zapraszamy oczywiście za tydzień o 20 w niedzielę. Trzymajcie się, cześć.